Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w środę 23 marca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu plomba na Jana Pawła II gotowa, wybory rektora Politechniki Śląskiej tuż i wiemy, jakie gwiazdy wystąpią na tegorocznych igrach. Zapraszam na serwis. Zakończyła się trwająca niecałe 2 lata budowa budynku mieszkalnego przy Jana Pawła II 20. Inwestycja prowadzona przez Zarząd Budynków Miejskich 2 TBS to 5-kondygnacyjny budynek plomba u zbiegu ulic Jana Pawła i Mikołowskiej. W budynku znajduje się 25 mieszkań, 2- i 3-pokojowych o powierzchni od 44 do 70 m2. Natomiast na parterze są 3 lokale użytkowe. Przekazanie kluczy do mieszkań odbędzie się już 4 kwietnia. W tym roku kończy się druga i ostatnia kadencja obecnego rektora Politechniki Śląskiej profesora Andrzeja Karbownika, a to oznacza wybory. Do 30 marca elektor uczelnianego Kolegium Elektorów może zgłosić swojego kandydata na funkcję rektora Politechniki Śląskiej. Na uczelniane kolegium składa się 180 osób wybranych wcześniej spośród wszystkich grup profesorów, doktorantów, studentów. Nazwisko nowego rektora poznamy najwcześniej 20 kwietnia, jednak jego kadencja rozpocznie się dopiero 1 września i potrwa co najmniej 4 lata, maksymalnie 8 lat, ponieważ statut Politechniki Śląskiej dopuszcza sprawowanie funkcji rektora przez tą samą osobę maksymalnie 2 razy. Dalej pozostajemy w tematyce Politechniki Śląskiej. Wielkimi krokami zbliża się 59. edycja Juwenaliów Gliwickich Igry 2016. Podobnie jak w zeszłym roku, igry odbędą się na kampusie Politechniki od 9 do 13 maja. Plan tygodnia jak co roku kryje w sobie nieco nowości, jak i corocznej klasyki. Jedną z klasycznych pozycji jest poniedziałkowy kabareton. W tym roku wystąpi 4. fala i formacja Châtelet. We wtorek finał boju akademików. Igrowa środa to dzień sportowy. Rywalizacji. W czwartek, jak co roku z gliwickiego rynku, skąd odbierane będą klucze do miasta z rąk prezydenta Gliwic, studenci korowodem ruszą w stronę ulicy Akademickiej, aby tam rozpocząć jedną z największych imprez na Śląsku. Podczas igru wystąpi Laocze, Messiah, Wiewiórka na drzewie, Don Guralesco i Enej. Dziś zajrzeliśmy do Centrum Sterowania Ruchem. To właśnie tam pracują osoby, które zajmują się obsługą drogowej trasy średnicowej. To oni przez całą dobę nadzorują tunel znajdujący się na śródmiejskim odcinku DTS-ki. Jeśli chodzi o te wszystkie elementy wyposażenia, takie typowo techniczne, to faktycznie tunel Gliwicki jest jednym z najbardziej nowoczesnych. Biorąc już pod uwagę istniejące tunele, czyli Katowice, Laliki, wyposażyliśmy je, można powiedzieć, w bardziej zaawansowany sposób. Każdy metr tunelu nadzorowany jest przez wiele różnych systemów, poczynając od zasilania i sterowania, poprzez oświetlenie i wentylację, a na monitoringu kończąc. Na blisko 500-metrowym odcinku drogi zainstalowano około 70 różnego rodzaju kamer. Wykrywamy obecność pieszego w tunelu, wykrywamy również zatrzymanie się pojazdu, jazdę pod prąd pojazdu, czyli wszelkich zdarzeń, które mogą zajść w tunelu, jak i również pozostawienie jakiegoś obiektu, zgubienie jakiegoś obiektu, jakieś paczki lub nie wiem, jakieś inne rzeczy przez dany pojazd. Jesteśmy w stanie poprzez ponad 70 głośników przekazać informacje do osób znajdujących się w tunelu. Już to wykorzystywaliśmy jak do tej pory, można powiedzieć, czyli poprzez te głośniki jesteśmy w stanie powiedzieć na przykład, żeby nie wiem, ktoś w dany sposób się zachował, podszedł do niszy i tam już bezpośrednio przez daną niszę porozmawiać bezpiecznie z takim użytkownikiem, lub też jeżeli znajdzie się jakaś osoba niepowołana w obiekcie, to również możemy powiedzieć, żeby w danym momencie opuściła natychmiast tunel. Wszystkie systemy cały czas są w fazie testów, podczas których będą kalibrowane i dostosowywane do obserwowanego natężenia ruchu. Dotyczy to także chociażby sygnalizacji świetlnej w okolicach tunelu. Jak mówią przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich, do roku czasu sytuacja drogowa w Gliwicach powinna się ustabilizować, a systemy zostaną dostrojone do ostatecznych wartości.
Kierowcy muszą się przyzwyczaić do pewnych zachowań, do pewnych swoich przejazdów przez miasto, w zależności od tego, jak tam będą do pracy dojeżdżać lub wracać do pracy lub do innych celów. Niemniej jednak ten ruch jest na tyle zmienny, że codziennie praktycznie odnotowujemy inne natężenia ruchu na każdych lotach, więc obserwujemy to i będziemy się dostosowywać do aktualnych potrzeb w miarę możliwości. Do końca kwietnia zmian możemy spodziewać się także w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W jej otoczeniu stopniowo powinny pojawiać się przewidziane projektem drzewa i krzewy, których nie sposób by było posadzić zimą, jeszcze w trakcie zasadniczej budowy. Na odcinku G2, który ostatnio został odebrany, jest 12,5 hektara trawników, z czego 3 na skarpach, drzew ponad 230, z czego 70 w ozdobnych donicach w obrębie skweru nad tunelem. Oczywiście krzewów ponad 3000, pnączy ponad 7000 i 7 zbiorników. Dla odcinka G2 mamy sytuację w miarę komfortową, ponieważ jeszcze przez 3 lata wykonawcy będą zobowiązani utrzymywać zieleń, w sensie wymiany martwych, obumarłych roślin, jeżeli takie zdarzenia wystąpią, i pielęgnacji. Na koniec uspokajamy wszystkich kierowców, którzy martwią się, jak będzie wyglądało zimowe utrzymanie drogowej trasy średnicowej. Wykonawca dla tego zadania jest już wybrany i pozostaje w gotowości. Gdyby więc tegoroczne święta wielkanocne miały upłynąć pod znakiem upadów śniegu, DTS-ka na pewno pozostanie w pełni przejezdna. Dziękuję za uwagę. Były to wiadomości Telewizji Imperium. Na jutrzejsze wydanie zapraszam w imieniu Agnieszki Chlewickiej-Bac.